Dejwik, ukrywałem to przed tobą od samego początku. No co ty pier*****sz? Dejwik, ukrywałem to przed tobą od samego początku. Ale co takiego? A mogę ci ufać? No. Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, a jest ze mną dzisiaj Żaba Dejw. Witam was! I witamy na kolejnym odcinku. Słuchajcie, my już możemy w tym momencie zapowiadać pewną rzecz. Chyba powinniśmy. Tak. Chyba powinniśmy, musimy. Słuchajcie. W ten poniedziałek o godzinie 10 rano startujemy ze streamami, szefowskimi streamami wraz z Deyvikiem. Rozpoczynamy 5-dniowy maraton streamów. Tą ręką powinienem pokazać, bo tej za bardzo nie widać. 5-dniowy maraton streamów. Od poniedziałku do piątku, od 10 do 12 będziecie mogli oglądać u nas streamy. Będziemy robić takie coś, takie... Chyba będziemy coś takiego, w sumie z tobą nie rozmawiałem, ale będziemy robić takie wydarzenia, żebyście wiedzieli, że to jest, żebyście już mogli sobie strzelać łapki i tak dalej. Może... znaczy zazwyczaj będzie robić pewnie te wydarzenia osoba, która będzie robić pierwsza streama, ponieważ będziemy się wymieniać przez całe 5 dni. Pierwszego dnia ja rozpoczynam, jest u mnie, później u Deyvika, następnego dnia u Deyvika, później u mnie i tak do samego końca przez całe 5 dni od poniedziałku do piątku. I teraz czy my możemy mówić o jeszcze jednej rzeczy, która startuje w poniedziałek, czy trzymamy to jeszcze? Ja bym to powstrzymał. Dobra, to trzymamy jeszcze nic nie mówimy, ale powiem tak leciutki spoiler, powiem tylko, że startuje coś, na co już od dawna wielu z was czekało, więc... Odłóżcie kasę, o! Więc odłóżcie kasę, o, dokładnie, dokładnie, to jest tyle, co nam trzeba było. Dobra, słuchaj, Deyvik, na dzisiejszym odcinku, tak jak powiedziałem, pokażę ci coś, co przed tobą ukrywałem, ale zanim to, musisz mi udowodnić, że mogę ci ufać, dobra? Dobra, a w jaki sposób mógłbym to uczynić? Musisz się pozbyć tych wszystkich owiec, które tutaj ten Siren Head zrespił. Nie, ale ja nie mam, a mogę je oszyć? Nie no, ale to nie jest pozbycie, bo im to odrośnie. Musisz je zdecydowanie... Ja no to musisz ogarnąć sobie miecza skądś. Kurde, ja se robię... Ale statułek. Jak nie masz miecza? Przecież był miecz. Dobra, ja mam właśnie miecza, masz. Daj mi miecza. Tutaj schodzę na dół, schodzę na dół. Tu, proszę bardzo. Tu, masz miecza. Proszę bardzo. Ja sobie tutaj, prawda, postoję i popatrzę, jak ty jej tutaj nokautujesz. I w tym momencie... Ała, ale nie mnie! Ała, nie mnie! I w tym czasie, kiedy je nokautujesz, ja proszę was o zostawienie łapki w górę. 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek na kanał wraz z Deyvsonem, tutaj, prawda, z serwerka, z Palionowa. No dobra, no, gdzie tutaj ten? Swoją drogą... No dobra, to co... Później o tym porozmawiam z tobą, jak ci już pokażę, co mam dla ciebie dzisiaj przygotowane. No, ja dalej je słyszę. Dalej je słyszę. No ale... Aha, co oni tu robią, kurde? Ej, no respi się czy co? Nie wiem, może się rozmnażają na bieżąco. Czekaj, cisza, dobra. Musimy posłuchać. A, jeszcze jest jakaś. Ej, dobra. Kurde, jak kupują tą górę. O, jest jeszcze jedna. A. Czy to już wszystkie? Cisza? Chyba cisza na planie, uwaga, dobra. A jest tam jeszcze jedna, ale jest dobra poza domkiem, to jej nie będziemy nokautować. Nie, zostaw ją, zostaw, nie, Deyvik! No dobra, jesteś w takim razie zabójcą owiec w tym momencie, dobra. Kolejna rzecz, którą muszę, zanim ci pokażę, zanim cokolwiek pokażę, musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. A mianowicie tu mam książkę, musimy podpisać umowę. Umowa szefowska, uwaga. Szefowska umowa, rozumiesz? Ja, Deyvik, albo nie, My, szefy, jesteśmy potęgą potęgą YouTube'a i obiecujemy robić streamy podczas maratonu, na którym będą wszyscy nasi widzowie. O, uwaga, ja podpisuję. Podpisałem ja, teraz podpisz ty. Jeszcze podpiszą widzowie, ale widzowie podpisują w komentarzach. Podpiszcie w komentarzach tą umowę po prostu swoim nickiem w komentarzu. O, to jest dobry plan, nie? Swój nick w komentarzu, tak podpisujemy umowę całą. Jest, jest, Janusz Deyv. Pozwól, że zmodernizuję twój podpis, ale tu uwaga, robię podpisz, jest podpisana, o, podpisz, uwaga, książka autorstwa szefy. Dobra, uwaga, podpisz i zamknij, mamy, patrz, podpisaną szefowską, już jej nie można zmienić, sprawdź to. Sprawdź to, byczku, widzisz to? No, szefy, rzuć mi tą książkę, ponieważ musimy teraz ją w odpowiednie miejsce zanieść. A w to miejsce odpowiednie to jest miejsce, które ci muszę teraz pokazać. Chodź za mną, chodź za mną. To tutaj, tu na lewo, Chodź, chodź, chodź. Ponieważ jest to miejsce na... Tam ogólnie, nie wiem czy wiesz, ale ja pracowałem... Jest takie coś u mnie, że ja zawsze na każdej mapie, na której jestem, muszę zrobić taką pewną rzecz. Czy wiesz jaka to jest rzecz? Ale zobacz to, ale ty... Czekaj, bo przyminąłeś jedną rzecz. Dziś w klubie będzie bęk. O. Dobra, czy ty wiesz jaką ja rzecz za każdym razem robię na każdym świecie, na którym jesteśmy? Tajne laboratorium. Tajne laboratorium. I tak też zrobiłem tutaj. Mamy tajne laboratorium, w którym, słuchaj, pracowałem nad czymś bardzo, bardzo ważnym. A mianowicie jest to... wehikuł czasu, czy... nie wiem jak to chcesz nazwać, no, ale pracowałem nad tym, no bo widzisz, przeszliśmy tu przez wehikuł czasu i... postanowiłem, że musimy coś znaleźć, żeby wrócić. Nie wiedzieliśmy, jak, bo się pojawiliśmy z bomby tak nagle w powietrzu. Więc popracowałem nad tym i ukryłem je bardzo dobrze. Chyba najlepiej z wszystkich ukrytych laboratoriów. Chodź, zapraszam. Bo kurde, co to jest za przejście? Tylko tu widzisz, tu tylko wytrwali tylko potrafią. No ty jesteś żabą, nie możesz się utopić. Chodź na dół. Dobra, idę. I uwaga, tu są drzwi, wrota do laboratorium. Uwaga, puf! Jesteśmy w laboratorium. O kurde, ale się widzisz? Tu już od jakiegoś czasu, no jeszcze są w trakcie robienia, ale tu już od jakiegoś czasu pracuję nad tym, żeby zrobić maszynę, która nas zabierze do wehikułu czasu. I teraz patrz, to nie wszystko, ponieważ tutaj mamy jeszcze takie coś, tutaj sobie śpię. Tu jest chill room i jest jeszcze dźwignia, pociągnij za dźwignię. Otworzyło się przejście i teraz jak wyjdziesz tu, to patrz, tu się otworzyło. I schodzimy sobie na dół i teraz zobacz co tutaj jest, bo tutaj pracowałem nad tym, co jest głównym powodem, dla którego w ogóle tutaj robię jakiekolwiek laboratorium. Widzisz to? To jest wehikuł? To jest wehikuł czasu, no. O kurde, jak ktoś to może... A nie można na tym siąść. No bo to... Widzisz... Ale bo tak to jakoś wyszło, no. Ale ładnie, nie wiem, ładnie. Ej nie, ale otwórz mnie, bo to jest to, że tu się da zamknąć tylko od zewnątrz. Że jak już wejdziemy, to już nie można, wiesz, to już jest definitywny koniec, nie? Jedyny błąd jaki zrobiłem, to patrz, jak popatrzysz na ten wehikuł czasu, to ta jedna noga jest tak krzywo. Muszę to poprawić, ponieważ jeżeli to tak będzie, to możemy się krzywo wyświetlić. Nie wygląda to zbytnio korzystnie, ale może działać. A czemu? To jest kapsuła, która, no wiesz, jeszcze pracuję nad tym, nie? Ale mam nadzieję, że to dopracuję. No to ja jadę. Nie no, ale jeszcze nie jest gotowa, to jeszcze nie jest to. A dobrze, zamknąłeś się tam, to trzymaj się, Dejwik. Rok wczoraj. Ta? Dalej cię tam widzę. Halo? Dejwik, skąd ty, co ty tu robisz? Ja ci dopiero jutro miałem pokazać to miejsce. Ja, działa. Serio? Stary, co nie no, David, nie działa. Chodź, wracamy z powrotem. Pani, taka robota. Powinno działać. Nie działa, czekaj, ja zamykam to miejsce, żeby nikt się o nim nie dowiedział. O Jezu, przepraszam. Przepraszam. O, tu są shulker boxy, to będziemy musieli zabrać ze sobą na tamtą planetę, nie? A ogólnie, ale powiedz mi ogólnie, jak ci się podoba? Jak ci się podoba to moje laboratorium? Wystrój tego wnętrza jest wręcz cudowny. Możemy tutaj zauważyć ściany białe i brązową podłogę. Jest oświetlona jasnogłazem, który pochodzenia jest peterowskiego. Ej, powiedz mi, masz może ramkę na przedmioty? Nie mam właśnie w kapsi, ale czekaj, ale... Ale to czego? Bo trzeba załatwić, bo musimy w coś włożyć tą szefowską książkę. Więc musimy załatwić ramkę. Musimy załatwić ramkę, czekaj, ale ja wiem chyba gdzie ona jest, wiesz? Ale ja, mam w plecaku, czekaj, chodź. A, dobra, to jak masz w plecaku, to dobra. Jest. Czekaj, muszę znowu przez tą wodę przepłynąć. Dobra. Schodzę na dół. I wiesz dlaczego spisaliśmy tą umowę? Tutaj. Nie, właśnie, nie tutaj. To ci już pokazuję, dlaczego spisaliśmy tę umowę. Musimy zejść na dół, ponieważ to jest coś, co potrzebujemy do tego, żeby działał wehikuł czasu, wiesz? Znaczy, to jest jedna rzecz, którą potrzebujemy do tego, żeby działał wehikuł czasu. Musimy wejść do środka i patrz, tu w tym miejscu musimy stworzyć coś takiego. Potrzebujemy 3 rzeczy. To jest najważniejsza rzecz, którą mamy, czyli tu. Potrzebujemy jeszcze tu na lewo i tu na prawo. Jak będziemy mieli wszystkie 3 rzeczy, to będzie to działać. Co tu jest potrzebne jeszcze? To ci wszystko zdradzę na dniach. Jeszcze nie dzisiaj. Nie podoba mi się to. Nie dzisiaj jeszcze, bo to muszę bo słuchaj, bo ja jeszcze jestem w trakcie pisania programu, który ma to uruchomić. Ja jeszcze nie wiem, co tam jest potrzebne, więc... O, nie umiesz zamknąć drzwi? Co ty robisz? Ale dobra, zamknąłeś, no super skrypcik, jeszcze jest pisany skrypcik, dobrze, rozumiem. Jest, on jest jeszcze pisany, to jest wszystko jeszcze w formie, wiesz, to jest wszystko w pracy, wszystko swoją drogą, ale widzisz, ja dobrze to ukryłem, nie? Nikt się tutaj nie dowie o tym, że tutaj coś takiego jest, a w szczególności ten Siren Head ostatnio, nie? Co? We dwóch ruszamy w podróż? No wiesz, w tej kapsule jest miejsce tylko dla osoby siedzącej i dla osoby, która będzie obok stała. No to we dwóch ruszamy. Okej. Znaczy na dole jeszcze będzie jedno krzesło, nie? No i tam będziesz se mógł siąść ty, nie? No a trzecia osoba to nie wiem, jak się przypnie łańcuchem obok, no to może, nie? Dobrze, dobrze. Czyli, ale... czyli mamy taki układ, że... Nie no, raczej pomieści więcej osób. Nie wiem, dobra, w każdym razie, słuchaj, na ten odcinek to by było wszystko. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19 i na streamkach od poniedziałku do piątku od 10 do 12. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie. Trzymajcie się, widzimy się jutro i na kanale u Deyvika też widzimy się codziennie o 19, więc do niego też wbijajcie i zapraszam na Instagrama, do mnie i do Deyvika. Macie Instagramy, prawda? Mój w opisie, a do Deyvika macie u Deyvika w opisie, więc musicie wejść do niego na kanał, żeby wejść do niego na Instagrama, wiecie o co chodzi, nie? Więc takie podwójna korzyść. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia już jutro, na razie, pa pa!